Cześć! W tym filmie zobaczycie, jak zamontować i uruchomić nowoczesny silnik z funkcją wykrywania przeciążenia w rolecie. Zapraszam na film. Na kanale FTK mogliście już zobaczyć różnego rodzaju silniki do rolet. Ten różni się od prezentowanych wcześniej, jest nowocześniejszy. W skład kompletu wchodzą niezbędne akcesoria. Otrzymujemy szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim, zawleczki, uchwyt montażowy do skrzynki, zabierak oraz napęd. To jest adapter, który należy połączyć z pierścieniem napędowym silnika. Na wale silnika należy umieścić zabierak i zabezpieczyć go zawleczką. Jak mogliście zauważyć, silnik ten nie posiada żadnych pokręteł do regulacji położeń krańcowych. Ustawienie położeń krańcowych odbywa się na zasadzie wykrycia przeciążenia silnika w górnym i dolnym położeniu. Ponieważ jedynym sposobem zatrzymania silnika jest wykrycie jego przeciążenia, należy wymienić zwykłe wieszaki na wieszakoblokady. Brak wieszakoblokad może spowodować uszkodzenie rolety. Nie można stosować zwykłych wieszaków. Wieszakoblokady służą do zatrzymania rolety w dolnym położeniu, a stopery umieszczone w listwie dolnej do zatrzymania rolety w położeniu górnym. Aby zapewnić poprawną pracę silnika, należy zastosować wieszakoblokady oraz stopery, a w oknie musi być zamontowany parapet. Ilość użytych wieszaków zależy od szerokości rolety. Ta roleta ma około 140 cm szerokości, użyjemy więc 3 wieszakoblokad. Jedynym sposobem zatrzymania silnika jest wykrycie jego przeciążenia. Dlatego silnik może napędzać tylko roletę wyposażoną w stopery i wieszakoblokady. Brak tych elementów spowoduje uszkodzenie rolety. Jeżeli poprzednim napędem był napęd ręczny, to należy przymocować uchwyt montażowy do boku skrzynki. Jeżeli w tej rolecie pracował już inny silnik, nie trzeba nic zrobić. Silnik z zamocowanym zabierakiem należy wsunąć do rury nawojowej. Można połączyć rurę nawojową i zabierak napędu wkrętami lub nitami. Rurę nawojową z umieszczonym w niej silnikiem montujemy w skrzynce. Po dopasowaniu długości zabezpieczamy nitem, a od strony silnika napęd umieszczony w uchwycie montażowym zabezpieczamy zawleczkami. Następnie przeprowadzamy przewód przez ścianę. Przewód należy umieścić w taki sposób, aby pętla skierowana była w dół, co zabezpiecza napęd przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez wodę. Wieszakoblokady mocuje się
na rurze oktagonalnej za pomocą opasek. Tego typu wieszaki są wymagane przy zastosowaniu w roletach napędów z funkcją przeciążenia. Służą do blokowania rolety, dociskają ją do podłoża. Uniemożliwiają tym samym jej podważenie i uniesienie przez osoby niepowołane. Do poprawnego działania wieszaków blokujących wymagane jest opadanie rolety na stabilne podłoże. Może być to taras, czy też kostka, lub tak jak tutaj parapet, który jest na tyle wysunięty do przodu, by roleta w całości opadała na niego i po zamknięciu się rolety nie było możliwości podważenia pancerza w rolecie. Wieszakoblokady są elementem obowiązkowego wyposażenia, jeśli stosujemy w roletach taki silnik, jak tutaj prezentowany na filmie, czyli silnik przeciążeniowy. Właściwszą nazwą dla tego silnika byłaby nazwa silnik automatyczny, automatycznie dopasowujący się do wymiarów i masy zastosowanej rolety. Silnik do prądu przyłączamy zgodnie z załączonym schematem. Do regulacji i sprawdzenia rolety możemy użyć od razu przyłączonego wyłącznika żaluzjowego lub użyć kabla serwisowego. Nowo zakupiony silnik posiada ustawienia fabryczne. Adaptacja silnika do zastosowanej rolety następuje po wykonaniu trzech zatrzymań w górnym i dolnym położeniu krańcowym. Dopiero po wykonaniu tych trzech zatrzymań u góry i na dole silnik jest w pełni gotowy do eksploatacji. Dla potrzeb filmu, aby zobaczyć pracę wieszaków oraz stoperów, programowanie odbywa się z otwartą skrzynką roletową. Natomiast w naturalnych warunkach programowania skrzynka powinna być zamknięta. Silnik wykrywa obniżone obroty spowodowane przeciążeniem silnika, po czym ustawia blokadę ruchu dla kierunku, w którym poruszał się przed zatrzymaniem. Napędy typu P w obydwu kierunkach wykrywają przeciążenie silnika na podstawie analizy liczby obrotów na minutę. Im silnik wykonuje większą pracę, tym ma mniejszą liczbę obrotów na minutę. Jeśli obroty są niskie, ale utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie, to znaczy, że silnik zwija ciężką roletę. Jeśli natomiast zaobserwujemy nagły spadek obrotów, to znaczy, że silnik natrafił na przeszkodę. Tę właściwość wykorzystujemy do wykrywania przeciążenia silnika. Napędy typu P nie wymagają żadnej regulacji, automatycznie zaadaptują się do wymiarów i masy rolety. Silnik sam adaptuje się do rolety, wyznaczając strefy krańcówek. Jeżeli silnik po uruchomieniu zatrzyma się 3 razy w tym samym miejscu, to wyznaczy strefę krańcówki. W strefach tych silnik będzie pracował z dużą czułością, co zapewni delikatne zatrzymanie się na stoperach czy wieszakoblokadzie. Aby zresetować ustawienia, należy skorzystać z kabla serwisowego. Podanie napięcia przez co najmniej 3 sekundy na oba kierunki jednocześnie spowoduje powrót do trybu fabrycznego, co zostanie zasygnalizowane krótkim ruchem rolety góra-dół. Podsumowując, do poprawnej pracy silnika typu P z funkcją wykrywania przeciążenia należy zastosować wieszakoblokady oraz stopery w listwie dolnej. W oknie musi być zamontowany parapet, a długość pancerza musi być dopasowana do długości prowadnic. W napędzie z funkcją wykrywania przeciążenia nie wolno stosować zwykłych wieszaków. Ich zastosowanie grozi uszkodzeniem rolety, ponieważ silnik nie wykryje przeciążenia i nie zatrzyma rolety. Oto przykład.
kolei brak stoperów w listwie dolnej spowoduje, że roleta wyjedzie z prowadnic i zostanie nawinięta na rurę nawojową. Po poprawnej adaptacji silnika, w strefach krańcówek napęd będzie pracował z dużą czułością, co zapewni delikatne zatrzymanie się na stoperach u góry i na wieszakoblokadzie i parapecie na dole okna. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!